Dawno nie wrzucałem żadnych filmów, ale jak widać od ostatniego czasu wiele się zmieniło na działce i no i przez to miałem bardzo dużo pracy, bo ostatnio, no jeszcze nawet budowa nie była rozpoczęta, a film był bodajże z marca. Teraz mamy lipiec. No i stan jest już, no, z zewnątrz praktycznie wykończony. Majster stawiał stan surowy, a my działaliśmy elewację. No wszystko już poza tym. Sami. No i z zewnątrz dom jest praktycznie wykończony. Tam zostały jakieś takie duperele typu pomalować go jeszcze raz, zrobić barierki na tarasie i na balkonie, poobsadzać parapety. Podwórko też już w miarę ogarnąłem, wyrównałem, trawa posiana. Ale też ta skarpa jeszcze nie zrobiona. Tamte już dawno wyklepałem. Schodki trzeba wylać, zaszalować, zazbroić, wylać. Też będą kamienne. Warzywniak zaniedbany, bo brakuje czasu. Trzody też jest sporo. Jeszcze doszła koza do dojenia, więc mleko mam swoje, jajka swoje, warzywa, co z nich będzie, swoje. I tak. No już etap jest. Już jestem na dobrym etapie, ponieważ z zewnątrz jest, tak jak mówię, praktycznie wykończony. Piwnica praktycznie zrobiona. Elektryka wyprowadzona, tynki naciągnięte, została tam wylewka. I pomalować do końca. No, wszedłem już do środka. Działam ze stropem. Strop z płyty OSB, ponieważ później pójdą na niego panele. Porobiłem sobie takie odwodnienia, na razie prowizoryczne. Dają radę, bo w tym roku z tymi burzami to była masakra. Co posiałem trawę, to wszystko spłynęło. Ale teraz już trawa się w miarę ukorzeniła. Ogólnie domek nie jest za duży, ale tak starałem się dostosować to do swoich możliwości i finansowych, i fizycznych. A poza tym stwierdziłem, że taki metraż mi wystarczy. Tutaj z powierzchni mieszkalnej 100 metrów. Może troszkę więcej. Piwnica 56 metrów razem z garażem. No i strych 20 metrów. Tak starałem się zagospodarować każdą przestrzeń, bo teraz ludzie strychów nie robią, piwnic nie robią, a dla mnie to jest kompletna głupota, bo dobudowanie piwnicy to jest koszt rzędu 10 tysięcy więcej. A wygoda jest ogromna. Dodatkowa lodówka. Bo w piwnicy, jeśli nie zrobi się strawialne wylewce, to ona latem jest w niej chłodno, a zimą ciepło. Więc można sobie tam przechowywać jakieś produkty, które się mogą zepsuć. A strych to strych. Zawsze można jakieś dupereli nawrzucać. Też jest fajne miejsce, jeśli strych jest dobrze wentylowany. Jeśli ktoś lubi robić wędliny długodojrzewające albo sery dojrzewające, to wszystko sobie tam wisi. Wiatr i słońce robi swoje. A my później mamy bardzo fajne produkty. Właśnie układam sobie strop z płyty OSB. Został mi jeden kawałek, ale najgorszy, bo jest najwięcej docinek. Otwór schodowy, plus słup, plus komin. I tak o, ale w miarę idzie. Poukładam całą. Później będę przykręcał na wkręty. Muszę pozostawiać dylatację od ścian. I też układam na legary takie pianki, które daje się pod panele podłogowe. Ponieważ później jak płyty będą przykręcone, będzie się po nich chodziło, to one jednak redukują ten duden na dole, że nie będzie go słychać. Oczywiście tam jeszcze między legarami będzie wełna, karton, gips. To też jeszcze wygłuszy. Ale chodzi głównie o ten duden i przenoszenie wibracji.